To jest jeden z tych meta odcinków, który nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeżeli jesteście poważnymi ludźmi, proszę wyjdźcie stąd szybko. Mówię moim YouTube'owym głosem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jezus, stary. Żyłka mi pękła chyba. Nie czuj się jak u siebie w domu. Czekaj, odpalę się. No nie chce mi się, nie chce mi się. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Dominika, w którym będziemy oglądać wspólnie, zgadza się, widzieliście już tytuł, come on, odcinek niekrytego krytyka! Crispin, usuń proszę ten fragment. Nie. Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry. Moi drodzy, proszę państwa, kochani moi, mili drodzy. Nie chcę tu być, chcę do domu. No jeszcze raz. Siemaneczko młodzieży. Hello, fellow kids! Oglądaliście nowy Rick and Morty? Dzisiaj jest ze mną, żeby tutaj uczcić jakieś pół roku od naszego ostatniego wspólnego filmu na kanale, Paweł Lakarnum. I jako, że ostatnio oglądaliśmy wspólnie Paradokument, co jest dla mnie raczej czymś, czego na co dzień nie robię i Paweł mnie wprowadzał w tajniki tego, to chcieliśmy zrobić taki throwback do tego i znowu to zrobić, jako że ostatnio mega dobrze się przyjął ten film i dużo ludzi pytało, czy jeszcze kiedyś znowu nagramy kolejny odcinek, więc nie zrobimy tego, dlatego że prawa autorskie zadziałały i wszystkie odcinki zostały usunięte z YouTube'a. Nie wiemy, co się wydarzyło, ale po prostu wszystko zaginęło nagle. Ogarnęliśmy to jakieś 10 minut temu, co... No niestety, przepraszam, że tu przejechałeś. I o dziwo okazało się, że jedynym źródłem Paradokumentu, który chcemy obejrzeć, kto jest? Zostek Paczkomat Impost! Raczej nie. Nie krytyk, uuu. Wszyscy 40-latkowie próbują teraz stać z fotela bez skrzypania w plecach. Nie krytyk, krytyk. Oglądałem w młodości, jej! Jezu, brat, podać ci szklankę wody? Poproszę. Z czego śmieją się ludzie w maratonie uśmiechu? No dobra, proszę państwa, więc wprowadzamy dzisiaj nowy gatunek. Będziemy robili oglądania Paradokumentów. Dosłownie. Nikt tego jeszcze chyba nie zrobił. Pierwszy raz! Ale pomyśl sobie, że będzie cała generacja nowych twórców, którzy będą wasze stare filmy kiedyś oglądać za 20 lat i z nich cringe'ować. Prawdopodobnie tak będzie, będą się śmiali, a stary dziad. Powiesz, że ty byłeś pierwszy z tym, że wyznaczyłeś nowy trend. To ja pierwszy zacząłem komentować Paradokumenty, nikt tego nie robił wcześniej, kompletnie nie. Zacząłeś komentować komentowanie Paradokumentów, no nie? Więc uznaliśmy, że będzie zabawniej, jeżeli nie będziemy wycinać fragmentów i udawać, że znaleźliśmy je, tylko po prostu wstawimy w całości odcinek niekrytego krytyka. Mamy nadzieję, że Maciej niekryty nie będziesz zły na nas za bardzo. Znaczy jak mu wyślą to na przykład na telefon, że patrz Maciek co zrobili, to on będzie próbował rozłożyć, no nie, i go złamie w pół. Future's now! Kids! Oj ty śliwieszko! Ile niekryty może mieć lat teraz? Bo ja wiem! On był stary, gdy ja byłem w gimnazjum. No myślę, że z 40 może mieć, no nie? Coś koło tego prawdopodobnie. Dalej nagrywa w schowku namiotły. Przyszedł za wcześnie, żeby dostać pieniądze. Przyszedł za późno, żeby polecieć na księżyc. Na co się spóźnił? No, polecieć na księżyc. To jest najsmutniejsze. Ale urodził się idealnie w czasie na... Żeby komentować Paradokumenty! Dobrze, oglądamy, proszę państwa. Przemyślenie niekrytego krytyka wesela z piekła rodem. A to od początku może być, nie? Niekryty, a ty wiesz, ile kosztuje chleb? Dominik, no, mówię, ile kosztuje chleb? Teraz? Teraz. 4 złote? Chciałbym wiedzieć, ile kosztuje chleb i ci powiedzieć, czy dobrze powiedziałeś, czy nie. Czekaj, zgoogluję. Jak to chleb. Ludzie kupują chleb? Nie zamawia się z Uber Eats? 2,19, to nie jest źle. 3,19. Dlatego poszedłem do sklepu. Chleb u mnie w pobliżu kosztuje 2,99. Jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, jest normalny chleb. W momencie, w którym wy to oglądacie, poszła inflacja i prawdopodobnie kosztuje już 4 zł, więc mieliśmy rację. Pozwólcie, że na to jakże złożone pytanie odpowiem cytując jednego z najwybitniejszych przedsiębiorców i filozofów w historii ludzkości. Andrew Tate. Ej, wyobraź sobie, jak Andrew Tate. Fuj, jak... Jezu, niekryty krytyk scrolluje TikToka i przegląda Andrew Tate'a. O mój potem Boże. Wychodzi na ulicę i nie wiem, hej cipcia. Boże. Ja jestem zszokowany do dzisiaj, to w ogóle zmieniając trochę temat, że ktoś rzeczywiście go słuchał, tego Andrew Tate'a, Niekrytego krytyka. To jest jeden z tych meta odcinków, który nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeżeli jesteście poważnymi ludźmi, proszę wyjdźcie stąd szybko. O dziwo, widzę, lubię te odcinki, no, są takie chaotyczne, nie wiadomo co się dzieje, burdel i rozpierdol. Co nie? Trochę jak Wydatne Chłopaki normalnie, tam też nie wiadomo co się dzieje. Wow, o, wiesz, że ostatnio na Vinted widziałem ubrania z Wydatnych Chłopaków? Drożej niż sprzedawaliśmy. Jak powiedziałem na streamie, to już w sekundę chyba, niepotrzebnie w ogóle mówiłem i ktoś sobie zarobił. Za ile było? 270 za bluzę. God, a ile kosztowała nasza bluza? To jest dobre pytanie.
Holy shit, ludzie robią interesy na nas właśnie. Oni zrobili ten, jak to się mówi? Jak kupujesz wiele rzeczy naraz i sprzedajesz potem. Ten. Nie pamiętam. No, Krzyś mi, Boże, pranie! Czekaj, ja mam to na końcu języka. Ja nie mogę tak mówić, ja teraz nie jestem szefem, Krzyś mi, o nie. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Kocham cię, Krespin. Kocham cię, wyjdź za mnie. Krespin, kocham cię, wypuść mnie, wypuść mnie! Nie wiem, nie pamiętam, ale mam to na końcu języka. Trochę jak ten koleś, który na początku pandemii w USA nakupił chyba ileś tam ton żelu dezynfekującego, po czym okazało się... wszystko, zabić na to. Nie, potem na niego zawitało FBI dosłownie i powiedziało, że to, że on wykupił tyle tego żelu i inni ludzie nie mają dostępu, oni muszą to zarekwirować i że on nie może to sprzedawać i on stracił wszystkie pieniądze dosłownie. Jezu, w sumie dobrze. No w sumie tak. Dobrze, koleś chciał zrobić interes na pandemii. Wow, Paweł, komunizm moment. Twoja koszulka się zaczyna robić coraz bardziej czerwona. O, ej, pokażę ci fajny filmik. Trzyma to fuck, nagrywamy właśnie film, nie możesz nagle pokazać mi filmików innych. O, Mati ma streama. Mati ma Mati! O, jest. No, fuck sake. Czego się mogę spodziewać? Właśnie nienawidzę cię. Dominik jest tym typem osoby, którego bawiły te rozgrywki w CS-a Bidena i Trumpa. Tak, Jezu, oglądałem wszystkie. A podobno teraz Biden jest smutny, jak Trumpa teraz złapali i będą go sądzić, że się nie ma kolegi do grania. Nigdy z jakiegokolwiek powodu nie rób niczego komukolwiek, nieważne czego. Jak się zestarzyjemy, to w sumie możemy założyć sobie po prostu podcast, jak będziemy gadać sobie głupoty i... Zgrzyt, no nie? Coś takiego, coś lepszego. Czekaj. Skrzyp? Skrzyp, o, to jest skrzep. Skrzep. Ja nie mogę się doczekać, aż ja będę w takim wieku emerytalnym. I jeżeli ja utrzymam streamy do tego momentu, przecież ja będę nowe Radio Maryja prowadził. Stary. Ja ludzie będą mieszkania na mnie przepisywać. Dobrze, panie Dominiku. A potem już mówisz, że od bezdomnego dostałem mieszkanie. Znaczy teraz bezdomny jest, bo mi mieszkanie oddał. Właśnie gadałem o tym ostatnio z widzami i ktoś powiedział, że takim stałym sponsorem odcinków będzie jakiś producent garnków. No nie, że na każdym odcinku lokowanie garnków. O Jezu, jak są te eventy, gdzie zapraszają kobiety tak ze wsi, żeby pokażemy wam garnki. Takie skamy, stary. Strasz, albo tam rzadsze ewentualnie. Tysiące złotych podpisują ci biedni ludzie, no nie? To jest tragedia, absolutnie. A zamiast tego mogliby zaoszczędzić dzięki korzystaniu z serwisu... Oli się to jest sponsorowane! Ja myślałem, że z kolegą odcinek nagrał, a to on zarabia na mnie. Nieważne... gdzie, nieważne... komu albo... Ja do tej pory żyję z pieniędzy, które zarobiłem na ostatnim filmiku razem z tobą nagranym. Wiesz, ile w tym jest pieniędzy w komentowaniu paradokumentów? Jakbym wstawiał jakiś film co dwa dni, stary, myślę, że w pół roku byłbym milionerem. No fajnie by tak było, no nie? Kiedyś może się uda. A czym się zajmujesz tak zawodowo, swoją drogą? Ja górnikiem jestem, nie wiesz? Jak jesteś górnikiem, to zjedz ten węgiel. Udowodnij. Górnicy mają tyle siły, że ten węgiel wezmę, ugniotę i będzie diamet normalnie, obiecuję ci. Latkami tak ściskają aż do diamentu to... Ej, ale tak serio, jakbyś chciał wybrać jakiś inny zawód poza youtuberem, co byś wybrał? Jaki jest pierwsza myśl? U mnie, jeżeli mogę powiedzieć, od razu pierwsza myśl zawsze operator wózka widłowego. Ja strasznie chcę być operatorem wózka widłowego. Tak ekstremalnie, że w pewnym momencie mojego życia myślę, że zbiorę kasę i sobie zrobię kurs. Nie będę potrzebował, ale chcę mieć certyfikat, że mogę operować wózek widłowy. Nie wiem, stary, ja bym chyba był wilkołakiem. Fury w sensie, tak? Nie, no normalnie. W sensie nocne zmiany takiej. Ty byłbyś... Musisz wiedzieć, że cierpię na likantropię. Ty byłbyś tym kolesiem, który dziewczynki przesiaduje na Pyrkonie. Gorwin Mikę! Gdzieś YouTube. O Jezu, jak będę w tym roku na Pyrkonie, to na 100% ten będzie Koran Mekka. Da! Na każdym evencie, ja zawsze. My z Dominikiem byliśmy na Comic-Conach chyba ze dwa razy razem? Albo ze trzy może nawet? Tam swoje dzieci często zabiera też. I za każdy raz właśnie Gorwin tam się kręcił. Ja kocham to zdjęcie, na którym on trzyma jakiegoś fanboya chyba. Tak, na rękę. I Gorwin po prostu ma czyste szczęście na twarzy. Wolny rynek, no nie? Dla każdego... Jak on już przejmie władzę, dla każdego Polaka będzie się jeden należeć fanboy. Mandzio będzie zapracowanym chłopakiem. Z kim jesteś? Ani dokąd zmierzasz, albo... skąd przybyłeś? Nigdy z jakiego... kolwiek powodu. Że go dam na razy dwa. Poproszę.
Nawet razy dwa to długo trwa, co jest? Po niego pielęgniarka przychodzi w trakcie nagrywania. Przepraszamy, ale my bardzo szanujemy, my jesteśmy wychowani w czasach... Absolutnie, oglądałem go, tak, w dzieciństwie. Gdyby nie, tak, to my byśmy się pewnie zajmowali czymś pożytecznym, gdyby nie takie osoby, no nie? Bylibyśmy funkcjonującym członkiem społeczeństwa, tak, a teraz no nie do końca, nie do końca. Teraz funkcjonujemy jak serce Niekrytego na tych odcinkach. Będziemy dzisiaj trochę żartować z tego, że pan Niekryty jest już podeszłym, ale to są sympatyczne żarty, bardzo panu absolutnie, lubimy. Kochamy. Gdyby nie pan, nie powstałby Naruciak. Gdyby nie Naruciak, nie powstałby Crystal Joke. Gdyby nie Crystal Joke, nie powstałby Profcio. Gdyby nie Profcio, nie powstałbym ja. Możesz troszkę to teraz zmniejszyć? Tak, weź na 16. Brat, naprawdę? Ja lubię, jak jest mocno. Ty prądu nie oszczędzasz. No, a potem tamie rachunki przychodzą. Ja wiem, to przeraża. Ja boli. Lubię sobie czasami wyjść z mieszkania, otworzyć okno na oścież i odpalić klimę. Dlatego musiałem 6 stów dopłacić za prąd ostatnio. Właśnie, 6 stów musimy jeszcze oddać za prąd. Tak, się oddałem już za prąd, czy nie? Nie. Nie? Nie. Brat. Ale masz teraz opcję, żeby... Próbuj zmienić temat, uda ci się w nie, końcu. Nie, stary, masz teraz świetną PR-ową opcję i możesz powiedzieć, ja nie jestem landlordem, ja to robię dla przyjaźni i patrz, jak ludzie ci będą bili brawo. Poproszę 600 zł. Fatality. Mam 120. Ferena w niech będzie. Witam. Dziś obejrzymy odcinek nowego serialu Witam. Robisz to od 15 lat, co nie? Odcinku na kanale Wydęte Bękarty Vlog. Nie, jeszcze raz. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz. Witam was... Okrutnik, no. Dziś obejrzymy odcinek nowego serialu paradokumentalnego poświęconego typowi imprez, który lubię najbardziej na świecie. Jak 13 przychodzi. Jezu. Zachwycony jestem, że ma fotel tam DX Racer, to jest ha fotel, ale zakrył logo, bo nie płacą. Wszyscy są urobieni po łokcie. Robson do ciasnego bambosza. Alinka, odpuść. Wesele to stres, a badania robione przez mądrych ludzi pokazują, że humor redukuje napięcie. To może być prawda. Co to był za mikrofon? Ładny, ładny. Stary. Parę dni temu jeden z widzów napisał do mnie, że moje filmy pomogły mu wyjść z depresji. A ja mu na to... Stary, niemożliwe! Depresję da się wyleczyć tylko dwoma opakowaniami leków nasennych i wiśniowym Jim Beamem. Co się dzieje? Co jest? Tego uczą na pierwszym roku psychologii. Ja się nie zgodzę. Bieganie i makaron to są uniwersalne zasady. Od lat o tym wiem. Dlaczego Niekryto o tym nie wie? Ej, to jest ten najgorszy typ wujka. To jest to widać po nim. Wyobraź sobie, że to jest twój wujek. Jak cię podszczypuje. Boże, policzkę. O, po roku pupa urosła. Znowu na kolanach będzie mnie próbował sadzać wuja, kurwa! Gruszeczka dojrzała. Przestań, nie ruda! Jezu. Jureczek. Możesz już zanieść te krzesła na salę. Ej, wyobrażacie sobie, znaczy wszyscy generalnie, Dominik także, prowadzić taką salę weselną i użerać się z tymi ludźmi, którzy są ekstremalnie pijani i tam, wiesz, wymiotują, biją się, rzucają deskami, nie wiem, stoł przewracają. A kraść koperty. To jest pomysł. Na tych weselach, na których ja byłem, to tak zawsze wyglądało, no nie wiem, jak inaczej wyglądają inne wesela. Ja też się z tym spotkałem. Taka norma, no nie? Takie polskie wesele. Znaczy, kurde, no nie dziw mi się, no bo leżały te koperty na wierzchu, więc zajebać. No, same się o to prosiły, tak? I jak to pan Krzysiu powiedział? Boże, brat, nie spadnij. Chwila, Krzysiu coś głupiego powiedział, bo to Krzysiu Bosak. A! Jeżeli Bóg tak nie chciał, to pan Bóg tak nie może. Co? Jakby pan Bóg nie chciał, żeby Dominik tych kopert nie wziął, to by nie położył ich na widoku. Jakby pan Bóg tak nie zrobił, to by nie było można. Nie. Filozof XXI wieku, jestem zachwycony. Mam jeszcze coś zrobić? Może patelnię wylizać? O. O, prawdziwi romantycy jeszcze istnieją! Siema, mała! Halo, Mario? Chyba w końcu znalazłem tę księżniczkę. To co? Wylizać ci patelnię? Mój ty werterze! Jezu! Ej, ja śmiechłem! Podobało mi się to, fajne było! Nie chciałem tego zobaczyć. Ja sobie teraz w głowie to zapisuję, użyję tego żartu na moim kanale za jakiś czas, jak zapomnijcie, że to widziałem. Normalnie ludzie na to mówią pamięciówka. I depresja?
sama znika, jak oszczędności przy obecnej inflacji. Czemu on nie podkłada muzyki? Zdałem sobie sprawę, że nie ma muzyki, jak mówi. Nie, jest cichutka. Przecież na początku była taka cichutka muzyczka, jak tak się jąkał. A to jest dla mnie dziwne, jak ktoś nie podkłada muzyki. Nawet jak jest 500 razy ta sama piosenka, to wolę, niż jakby miało być nic. Nie, też się zgadzam z tym. Zero profesjonalizmu! Wesele to według oficjalnej definicji impreza, której uczestnicy na co dzień słuchają Slipknota, ale tego samego dnia są gotowi zapłacić kapeli 50 zł, żeby jeszcze raz zagrała Białego Misia, tym razem z dedykacją dla miłości mojego życia Marlenki. Powiedział to zdecydowanie zbyt profesjonalnie. Jakbyś to kiedyś robił? Wielokrotnie to było. Jakoś tak mu to za łatwo przyszło. Ja już mam uruchomioną pamięć mięśniową dosłownie do tej kwestii. Jezus. Pamięć mięśniowa Polaka, jak widzi żonę. Nie! Nie kontynuuj! Nie! Nie! Stop! Czekaj, Green, szybko, Green. Nie, co ty chcesz zrobić? Boję. Trzymaj ten, bo ja nie rozsobię mnóżek. Krystyn, proszę, sam tej żonę. Nie! Bij, Dominik, bij! Po konsultacji nasz prawnik zalecił nam, żeby nie wstawiać dalszej części tego żartu do odcinka. Dziękuję. A teraz zmień Dominika w tyranozaura! To nie jest Bartuś, nie zrobi tego. Nie potrafi? A ty nie potrafisz? Zostaw fokus rozwalasz. A Bartuś potrafi! Matko, nie może być jednego normalnego wesela. Co tym razem? Ojciec panny młodej przyszedł ze swoją nową dziewczyną, która jest młodsza od jego córki. Ja mam wrażenie, że tych samych aktorów dosłownie widziałem. A, bo to mogłam. Okej, to są jednak wesele. To jest jedno. O Boże, oni występują w każdym odcinku, Dominik. To goście się zmieniają, rozumiesz? Nie, co oglądamy? Myślałem, że Nikrytego oglądamy, jakąś imprezę rodzinną. O, rzeczywiście potrzebujesz mojej pomocy, profesjonalisty. Zaprezentuję ci, jak komentuję połowę moich paradokumentów, na przykład program Szkoła. Ha, głupie dzieci. Ale dziękuję za oglądanie. Tak wstajesz, nawet nie wiesz, jaki odcinek, tylko takie koloryczne komentarze. Głupie dzieci, pani Kłosek, super fajna pani. Jestem bardzo biedny, a potem na vlogu pokazujesz mieszkanie. Nie pamiętam komentarzy pod tym vlogiem. Jaki? Nie wiem, o czym mówisz, nie wiem, o czym... Nie. Nie, Ryśka. Już nie takie rzeczy się na weselach widziało. Ja myślałam, że się stało coś poważnego. Tak, a widziała pani kiedyś, żeby któraś z tych dziewczyn przyszła w białej kiecce? A co to znaczy, biała kiecka? No nie wolno na ślub białej kiecce przyjść, bo pana młoda jest tylko w białym na ślubie, no nie? Pana młoda jest tylko w białym, więc nie może, jakby inni nie mogą. I thought you're not supposed to wear white to a wedding. I know, but there was an emergency. I look really good in white. A co? Nie, zostanę. Poszedłeś kiedyś ubrany na biało na ci wesele? Nie zapraszają mnie raczej. Rozumiem, znam ten ból. A nie dość, że biała, to jeszcze mega seksy. Chłopy może i na weselu potrafią się czasem ociupinkę za mocno najebać. Za to nie robią igieł z wideł. Ej stary, dlaczego też założyłeś niebieski gajer? Teraz mamy takie same i nie będę się czuł jak wyjątkowa i jedyna księżniczka calineczka, kurwa, pojebało cię? Czy pan nie krytyk też nie rozumie właśnie tego, że jest ta zasada, że właśnie panna młoda tylko na ślubie może być na biało? Jakby z szacunku do niej, to ona jest tą jedyną, tą najważniejszą? Nie rozbawił mnie ten fragment, z tego powodu postanowiłem nie komentować go i nie uczestniczyć w spektaklu. Przejdźmy dalej. Stary, wyluzuj, może się napijemy? Po tym, co mi zrobiłeś? A co cię rozbawi? Pośmiej się z Niekrytego, że jest stary. Pośmiej się, że nie może wstać, co? I've fallen and I can't get up! No pośmiej, to cię bawi, tak? Wyśmiewanie się z tego biednego pana, tak? Jezu. Humor Dominika, a mój humor. No porównajcie sobie, no który jest lepszy? Młoda ma na imię Jagoda. Szczęściarzem, dla którego zachowała swą cnotę, jest Radek. Yo, what the fuck? Nie potrzebowaliśmy tej informacji. Zaraz rozsza dopięte całą kinię. Kochanie, daj spokój. Nie zawracaj sobie nią teraz głowy. Przecież ona nawet nie ma sukienki, ma jakąś marynarkę białą. Co jest za problem? Już bez przesady. To już nie wiem, to już rzeczywiście. Laska przyszła na mój ślub w białej sukience. No i jak ja mam się czuć? Ja się oświadczę na twoim ślubie. Oj, o kur. Proszę nie rób tego, Dominik. Ja się teraz zacząłem bać. Jakbyście się czuli, jakbyście mieli déjà vu, to tak, chłopaki już opowiadali ten żart. Miałem demencję, bo robili to w poprzednim odcinku tej samej serii, komentując ten sam program. Zrobi największy power move, czyli oświadcza się na czyimś weselu. Mogę tak zrobić na twoim? Nie! I dlatego właśnie cię nie zaproszę. Dokładnie dlatego! O Jezu, ty zrobisz bramkę i oświadczysz się na bramce, jak auta zatrzymasz. Jeszcze mam tą wódkę na swoje wesele zabiorę. Czy jest coś gorszego niż oświadczyć się na czyimś weselu? No ja pierniczę. Możesz powiedzieć, że masz raka na czyimś weselu. I ten też. A co jest gorsze w
sumie? Oświadczyć się na czyimś weselu, czy poinformować zebraną rodzinę i bliskich, że masz raka na czyimś weselu? Jak każdy gdzieś tam coś mówi do mikrofonu, że o mojej znajomości z panem młodym na przykład, czy coś, to wychodzisz. Ten dzień jest dla mnie szczególny, bo mogę zobaczyć wszystkich moich znajomych szczęśliwych na ślubie Marcina. Szczególnie, że to jest jedna z ostatnich okazji, żebym was takich zobaczył, jako że mam raka. No, to bawcie się dobrze! Teraz zespół Mig wchodzi! Mute mami, na co to jest za dziewczyna? Jak mam jak w sprawie dla reportera, w takich najsmutniejszych momentach potrafi Zenek Martyniuk wejść. Na ostatnim odcinku tu rozmawialiśmy dosłownie. Tak. Akurat ze wszystkich tych też, które jeszcze wystąpią w tym odcinku, o tej jednej rzeczy nie rozmawiali w ogóle. Zabijcie mnie. I że ludzie mają zerowane twarze. Przez twoje oczy, one oszalały. Ja sobie nie wyobrażam, co ten, jakby, co Zenek sam musi o tym wszystkim myśleć. Jak on się musi z tym czuć. On już ta kobieta płacze! Ty wiesz, ile on koncertów gra? Wiesz, ile on koncertów gra? On popularny jest, to nie? On gra pewno więcej koncertów nieironicznie niż jest dni w roku. I to jest bardzo możliwe. Prawdopodobnie, możesz sprawdzić, Crispin. To jest bardzo możliwe, że to się dzieje. Więc on autentycznie już wchodzi do tego studia i nawet nie zwraca uwagi, tylko zaczyna się kiewać. Kto tam jest w ogóle? Nie? Tak, nie wiem, zaprosisz chłopa właśnie na stypę czy coś i on od razu... Oszalały! Umówmy się, ile jest wsi w Polsce, tyle jest dożynek. I tyle razy trzeba Ale jaka Zenka. To jest kasa z każdej wsi w Polsce. No, cała wieś się zrzuca na Zenka jednego. Trzeba było inną karierę wybrać, naprawdę. Pociąga za sznurki w tym państwie, tak naprawdę. To wszystkim kieruje. Spróbuję zacisnąć zęby, bo nie chcę, żeby Radek miał popsute całe wesele przez jakąś pindę. Jednego nie rozumiem. Co mój ojciec robi z taką dziewczyną? Ona zupełnie do niego nie pasuje. To jest jej ojciec, ten obok? Ten w okularkach, co był. On wygląda identycznie jak Denzel. Pamiętacie Denzela jeszcze? Nie? Jezu, co za stary jestem? Słuchaj. Niekryty przesuń się, dołączę do ciebie! Gdzie moja trzynastka? Podstarzałe chłopaki. Podstarzałe chłopaki. Ale zanim przejdziemy dalej, chcielibyśmy podziękować garnkom firmy Garnex. Nie będziesz miał dla emerytów. Dobra, garnki. Ergo Hostia. Odkurzacze Zelmer. Ubezpieczenia. Nie zostaw swojej rodziny na razie. Zanim przejdziemy dalej, czy pomyśleliście już o odpowiednim ubezpieczeniu swojej rodziny na wypadek waszych ostatnich dni, tak żeby wszyscy mogli je spędzić w komforcie? Ile reklam w tym odcinku już zrobiłeś? Ile ty pieniędzy na tym zarobisz? A teraz rodzice przywitają państwa młodych. No spójrz na Denzel, no! On wygląda naraz na 20 i 70 lat, to jest niesamowite. O Jezu, prawda, rzeczywiście. To jest Jaś Kapela. Nie. Nie jest podobny? Polskie tradycje. Za chwilę będą walić czystą bez popity, ale gdyby chodziło o jakąkolwiek inną używkę, to od razu byłoby wielkie halo. Panno młoda, co wybierasz? Chleb, sól czy pana młodego? Chleb, sól i pana młodego. Doskonały wybór. A teraz, zgodnie z tradycją, walnijcie sobie w żyłę i rzućcie strzykawką za siebie, jakby jutra miało nie być! Nie jest taki! Wcale wiekowy. Okazuje się, że ma 27 lat, czyli tyle co my. 38. A nie, to okej, to jest git jeszcze. Myślałem, że jest starszy, szczerze mówiąc. Myślałem, że tak z 45 może mieć. Jestem przerażony tym, jak bardzo się przyczepiliśmy do jego wieku. Zostawmy go już, proszę. Wiesz dlaczego? Ten biedny pan na zawał zejdzie. Bo z nas się śmieją, że nam 30 zaraz stuknie, widzowie. Biedny straszne! W końcu przestaniemy rzucać aktualnymi memami. Jemu stuknie wtedy 40. To mnie najbardziej przeraża, że nie będę znał aktualnych memów. Już nawet nie znam aktualnych memów. Wymień, co jest teraz na topie. Juleczka mi ostatnio opowiadała, że teraz na TikToku jest taki trend, że żeby nagrywasz TikToka, że coś tam mówisz, bla bla bla, no. I że obok tego twojego mówienia musi być jakiś gameplay, na przykład ze Subway Surfers. Tak. To jest dla mnie porąbane i to jest jednocześnie ekstremalnie smutne. No bo oni mają tak attention span krótki. Tak, no. Dosłownie musi im coś latać w tle, a nie, że sam tekst mówiony jest, no nie? Więc specjalnie wklejam do chyba Subway Surfers albo jakieś surfowanie w sensie, albo coś. Żeby ich mózgi były w stanie pracować. Kuźwa. Zebo od początku o tym wiedział. A jeśli wy jako widzowie tego elitarnego kanału chcielibyście się poczuć lepiej, to Jokes on You, bo myślicie, że dlaczego jest co chwilę jakieś ziół, zoomy, przybliżenia, oddalenia, jakieś wstawki z seriali, jakieś wstawki z rapu. Karuzela emocji, mocny strzał i zmiana tematu. Większe ekrany, krótsze wideo, krótsze numery, ale więcej basów, więcej bodźców z każdej strony, a poziom wyjebania do potęgi rośnie. Też potrzebujecie stymulacji mózgu, dosłownie, cały czas. I moja praca na tym polega, więc zrobienie Subway Surfers to jest takie po prostu odjęcie sobie pracy, bo jest to prostszy sposób na utrzymanie atencji. Wy też jesteście atencyjnymi kurwami. Pozdrawiam. Ciekawe, kto trafi w kieliszku na zwykłą wodę, a kto na tę wysokoprocentową. No to kochani,
Ja też bym was chciała pobłogosławić. Jesteście mega switaśni. Najlepszego. Siadę, faka. Oj, w tym zdecydowanie była wódeczka. Troszkę bliżej. Posunął mnie. Postaram się. A, ty tu wyrośnięty chłopak jesteś. Duży się zrobiłem, no nie? No, gruby. Fajnie, że tą pupkę tak ćwiczy. Dla ciebie, hip drasty. Mam ochotę udusić tę całą kinię. Widzicie, o co mi chodzi? Jagoda, dzisiaj wyszłaś za mąż. Twój ojciec wziął kredyt na 12 lat, żebyś mogła zorganizować tę imprezę. Wesele na ile osób, Dominik? Nie wiem, w ogóle nie planuję. No też nie planuję, ale muszę zaprosić całą wieś, więc tak ze 300 osób co najmniej. Co najmniej. W Warszawie, no nie? Całą dzielnicę muszę zaprosić. Całą dzielnicę. Proboszcz, ale najważniejsze. Cały Rembertów się zjedzie do ciebie. Córcia, wiem, że jesteś na nią potwornie wściekła, ale postaraj się nie przejmować tych złych emocji. A to jest tak serio, to jest aż tak emocjonalne, że ktoś bierze się na biało? I guess. Nie wiem, no. No plus fakt tego, że tak wiesz, tą wódeczkę wypiła, no nie? Taki atencyjny sposób, może o to też chodzi. To tak przejmuje na siebie uwagę, no. Ja nie wiem, czy byłbym się w stanie na przykład przyjaźnić z kimś, kto wziąłby w całości mój content i zaczął go na przykład nagrywać u siebie. Myślę, że porównywalna zbrodnia. Kontynuujmy. Nie jest tego warta. Mamo, jak ja mam się nie wkurzać? Ta ktytynka robi wszystko, żeby zepsuć moje wesele. Wy powinniście płacić ZUS dla tego nienarciaka, nie tego krytyka. takie składki powinniście mu oddawać część kwoty. Zgadzam się. 10% swoich zarobków powinniście dawać na tych, którzy już dogorywają. Absolutnie się z tobą zgadzam. Wy też będziecie dostawać od tych młodych, którzy dopiero wchodzą, no nie? Którzy się inspirowali mną na przykład. Tak. Ciebie naprawdę nie rusza fakt, co ona wyprawia? Ani to, że odbiła ci męża? Dziewczyna jest młoda. No i co? To ją niby tłumaczy? Zresztą o czym my mówimy? Ty nie dożyjesz swojego wesela, Malik cię zabije. Pliki, 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 odliczenia mam odciski. Już inni Jupiterzy się naśmiewali z tej armii Malika i wstawiali zdjęcie takich dzieciaków, które płyty kupują, że armia Malika nas dojedzie. Bagimper to wrzucił w zgrzycie. Grupa bojówkowa z armii Malika została schwytana w mieście tego chłopaka. Gotcha! Get these motherfuckers! Moją ulubioną kiedykolwiek armią jest armia Rutkowskiego. Te dzieciaki z pistoletami ASG. Złoto. Ty sam grałeś w ASG. Tak, ale wdoroślałem. On nie. Tego nie powiedziałam, ale jej jedyną przewagą jest to, że jest młoda. A w tle Mik wymarzona. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona buzię ma słodką. To ta, która serce mi dała. Tak, znam to. Wszyscy już gotowi, a zatem zapraszam na pierwszy taniec młodej pary. Muzyka! O nie, copyrightowana muzyka, nie! Zagłuszamy to. Uga dziaka, uga dziaka, uga dziaka. I can't stop this feeling. Człowieku. Dosłownie, siedzę w domu, I sleep. YouTube się pojawia. Kinia chyba nie je sałatki w święta. Przepraszam bardzo, ale właśnie rozpoczęliśmy pierwszy taniec. No to właśnie po to tutaj jestem. Uwielbiam tańczyć. Już rozumiesz, Dominik, dlaczego ta panna młoda może być troszeczkę zła? Ci już nóż otworzył w kieszeni zdecydowanie. A bo to będzie pewna jakaś konkurencja, że ona będzie chciała jej faceta odbić, 100%. Ale co jeszcze gorsze jest to, że ta dziewczyna przyszła z ojcem tej pani młodej, tak? Tak. Więc to jeszcze bardziej sprawia, że to wszystko jest takie dość dziwne i... Ale pierwszy taniec tańczy wyłącznie młoda para, taka jest tradycja. Ale ja złapałam szczykawkę! Serio? O to nie wiedziałam. On mówi, że teraz nie możemy zrobić trójkąta. Więc ja spadam. No i ona go podrywa 100%. Tak. Nie rozumiem, jaki jest cel tej kobiety. I trochę mnie to przeraża. Bo że od początku chciała tego faceta, specjalnie wkręciła się w ten związek z ojcem jego, panny młodej. I teraz próbuje jakby odbić go na ślubie, czy tam na weselu. Czy każde wesele tak wygląda w Polsce? W ten sposób właśnie? Dowiemy się u Janeczka. Dowiemy się u kolegi naszego. No. Tych mu żonę poderwiemy. Co to za zoom był? My tego nie zrobiliśmy! Co to było? Pirole z boku, no nie? Dobra muzyka na pierwszy taniec. Wolałabym, żeby już było po wszystkim. Dziewczyno, to twoje wesele. Masz się bawić do białego rana. No, bawiłabym się na pewno dużo lepiej, gdyby mój ojciec nie przyprowadził tej larwy. Tej śmiej, lampocery! O, siema, laski. Jak tam? Ja to czuję, że dzisiaj będzie niezła impreza. A ja coś czuję, że najciekawszą zabawą oczepin będzie szukanie Kini.
A wygra Krzysztof Jackowski. Zakazane, nie wstawiaj tego. Stop! Zmieniamy odcinek szybko. Czemu nie wolno? Co jest? Nie będą pisać potem kiedy film. Już mam obecnie układ, że płacę co kwartał 2137 zł za karę, jaką wstawię. Właśnie robiłem drugą transzę. O, Jackowski też się sponsoruje, dlatego nie można sobie żartować z niego. Czas na pierwszy dziś konkurs. Zapraszam tutaj. Ja się zgłaszam. Co jest do wygrania? No właśnie, nie zdążyłem dokończyć, ale to jest zabawa wyłącznie dla młodej pary, także... To nuda straszna. Weź coś wymyśl, żebym ja też mogła wziąć udział. Okej, dobra. No w tym momencie już chyba możemy ją wyrzucić z wesela, prawda? To już jest odpowiedni moment, tak? Wszyscy się zgadzamy? Ty lubisz chaos. I'm an agent of chaos. Ty byś chciał to tam jeszcze postać sobie i zobaczyć, co się wydarzy. Powiem ci, że lepsze niu nie od tej panny młodej, no wiesz, na miejscu tego faceta to ja bym tam zmienił swoje priorytety. Wziął od razu ślub stołu tutaj na miejscu, skoro wszystko zorganizowane jest, to cudzienio można. Zróbmy coś takiego na ślubie Janka, naprawdę, odwalmy coś takiego srogiego na ślubie Janka. Nasz kolega się żeni niedługo, którego możecie kojarzyć z różnych wystąpień z nami. I to jest idealna okazja, żeby mu po prostu zepsuć życie. Czy my właśnie omawiamy, jak będziemy sabotować wesele przyjaciela na filmiku? O Boże. Jaki masz pomysł w takim razie? No nie wiem, no oświadczyny to jest jedna opcja, że ktoś się poświęci i po prostu... Poświęci? Nie chcę, ale zrobię to dla żartu, żeby zepsuć Jankowi wesele. Stary. Ja tak na przykład wyobrażam sobie, że chciałbym strasznie jakiegoś homoseksualistę sprankować w ten sposób, że dla picu go w sobie rozkochać, w pewnym momencie się oświadczyć, spędzić wspaniałe 50 lat życia i w momencie, kiedy obaj będziemy po spełnionym, cudownym życiu leżeli razem na łożu śmierci, spojrzę mu w oczy i powiem, stary, jestem hetero. Ten również. Prank życia, no nie? Że udajesz geja, poznajesz jakiegoś chłopaka, zaczynasz się spotykać, jedziecie do Holandii, zawieracie razem ślub, prowadzicie szczęśliwe życie, na łożu śmierci mówisz mu... tak naprawdę jestem hetero. Stary. Tylko żart, kamera tam jest kamera. Tylko żart, no nie? Trzeba było się dziewczynami interesować. Na koniec, ostatnie słowa. No homo. I teraz się obawiam, że ty mi to właśnie robisz w tym momencie. Dosłownie w tej chwili to robisz. Tomeczku, czy 669 jest podzielne przez 3? On mówi. Tak, no to się zeruje i jestem... To jest dobra zasada, trzeba nie użyć, polecam wam. Bo to tak możesz, wiesz, w nieskończoność sobie nabijać. Zrozumiałe. Nie musimy tłumaczyć. Ja nie wiem, no. Drodzy państwo, zapraszam młodą parę. Też biedny wodzirej, nie wie co zrobić. Tutaj Stop, ja też bym chciała coś powiedzieć. Chciałabym pozdrowić mojego chłopaka, Wiktora. Cześć, Wiktor, hej! Siema! Proszę się uspokoić, młoda damo. Przynosi pani straszny wstyd. Żadnych obiekcji co do zadawania się z lambadziarą Okinią nie ma za to Wiktor. Lambadziara! Cześć, to jest panna młoda... Nie, to jest lambadziara. Zastanawiałem, do czego córka się do ojca dobiera na odcinku. Nie nazywajmy już się Okinia, to jest lambadziara od teraz. Rzeczywiście są podobnie ubrane. Wchodź, zrozumiałeś! Lada dzień stuknie mu szósty krzyżyk i spokojnie mógłby być jej dziadkiem. Tańcuje jak za młodych lat. Trzeba to docenić, bo młodość Wiktora przypada gdzieś na czasy stanu wojennego. Ja jestem pewien, że oni w tym programie używają czasami ujęć z prawdziwych wesel. I taki typowy widz jak my nie połapiemy się nigdy. Ej, to byłby fajny content. Na zasadzie jakby ktoś zaczął jeździć na wszystkie wesela swoich widzów. I po prostu GoPro miał na czole. First person view wesela, tak? VR-kę można nagrać dosłownie. Tak. Ten także. Robimy odcinek z tego wesela. Możemy streamować to w trakcie. O Jezu, Janeczek będzie płakał z rozmazanym makijażem, skończy swoje wesele. Chodź na kolana, przecież to jest soundtrack z... Tylko nie mów nikomu. A ty używasz też tego Lutza co ja? Z Escort 3, no. A, no to tak samo, to fajnie. Drodzy państwo, bawimy się, bawimy, bawimy! Nie zapomniałeś przypadkiem, z kim tu przyszedłeś? A czemu on dostał zjebę? No właśnie, dokładnie, dlaczego ej, zawsze sorry, facet? Piekło zawsze mężczyźni mają gorzej. Ale on z nią tańczył tylko, ona go złapała za pupę. Ja widziałem, on miał rączki przy sobie cały dokładnie. Czas. Tak? Naprawdę, czasami ciężko być mężczyzną. Czasami, zawsze ciężko być mężczyzną. To miał być zwykły masaż, to nie moja wina. Ten moment, kiedy Drops zaczyna działać, i mówi twojemu mózgowi: słuchaj stary, teraz ja przejmę kontrolę nad twoim ciałem, zaufaj mi, będziesz wyglądał na parkiecie jak młody Travolta. A potem oglądasz film z wesela i widzisz to. Z nami zabaw się, już nie będzie źle. O, jest smutki, żale, i bam się doskonale. Cały ujęcia z prawdziwych wesel, miałem rację! Ale to nie kryty wstawił, a nie, co nie, ten pan nie, nie robi? Mów tego. Tak pupką robi, znaczy drugiemu panu. Brat! A co, według ciebie to jest niepoprawne? Co, nie można? Kobiecie można, facetowi nie można? To wytłumacz to mnie. Wiecie w pupę? Przecież ona tam sra. Kurwa, macie.
Jest kolejne. Ej, czemu oni... Co on się ze świnią całuje? O mój Boże. Jeżeli na twoim weselu nie będę mógł się całować ze świnią, to nie zapraszaj mnie nawet. Słuchaj, wieśniaro, to jest mój narzeczony. Jeszcze raz go dotkniesz, to ci wydrapie te twoje oczka śliczne pazurami. A, bo to był jej chłopak, dlatego się zdenerwowała na niego. Ale to i tak nie jest jego wina, no przecież on dlatego nie kontrolował. Oczywiście, że tak, masz rację. Jezus Maria, to zawsze na facetów. To jest ta lambadziara zawsze. Okej, okej, po co te nerwy? A myślisz, że można ją wynająć na Janka wesele? To jest pomysł! O! Jakbyśmy mu na wesele w sumie stripteaserkę wynajęli? Jezus Maria. Ale pomyśl, zapłacić jej dobrze, żeby po prostu zaczęła w trakcie... Nie, ja mam lepszy pomysł, Dominik. Stripteasera przebranego za księdza. I w trakcie ślubu... I zaczęła tańczyć! Jezus Maria, ja już chcę Cats Vegas. Ojej, zaczyna się! Ja myślałem, że on siada na tą butelkę, że musi podnieść pośladkami czy coś. Ja pierdzielę. Tylko ty masz taką moc, przyznaję. Ale oczepiny, Boże, jak ja to kocham, jak ja to kocham. Brawo, brawo! Brawo, brawo! No, kibice podpowiadają, że brawo! Opowiem teraz story time, historyjka. Story time! Dobra. Jakiś czas temu byłem na weselu z moją dziewczyną Julką. Ostatnio byłem na weselu mojego znajomego. I w trakcie właśnie wesela nadszedł czas na oczepiny. I ja wyczułem ten moment, że o, zaczyna, zbliża się. I właśnie doszła tak około północ. I widzę, że ludzie zbierają się na oczepiny. I ja oczywiście strategicznie chciałem się wycofać w tym momencie, tak? I Julka powiedziała, że no Paweł, ja już trochę zmęczona jestem, to ja pójdę tam do pokoju, tam się zdrzemnę, ty tam się baw, no nie? I Julka mówi wtedy, że Paweł, ja jestem trochę zmęczona, to ja już pójdę spać. I w momencie, gdy pojawił się temat oczepin, nagle już ten wodzirej mówi, że to proszamy tutaj panów, będziemy grać w gry. To ja strategicznie powiedziałem mojej rodzinie. Ej, sorry kochani, Julka się schlała, żyga jak świnia. Ja muszę jej pomóc, bo ona się zaraz zadławi i umrze. I ja wtedy wyczułem okazję i powiedziałem mojej rodzinie, że ej, słuchaj, ta Julka się źle poczuła, będzie żygać. To ja pójdę się nią zajmę, dobra, a zaopiekuję się nią. Poszedłem tam zadowolony, sobie przeczekałem godzinkę, wróciłem na wesele, bawiłem się, dalej się oczepiny skończyły. Poszedłem, ona sobie normalnie poszła spać, ja sobie siedziałem na łóżeczku i patrzyłem na Instagrama, jak ludzie wstawiają story. I po tym story byłem w stanie ocenić, kiedy się oczepiny skończyły, żeby wrócić na wesele. Yes. Big brain! A Julka potem była zła następnego dnia. Bo wszyscy się pytali, Jula, jak się czujesz? Całą noc wymiotowałaś? Jestem tak szczęśliwy z tego powodu! Ja stary powiedziałem, że zmęczony jestem i wyszedłem, jak ostatnio oczepiny się trafiły. Nie zwalałem tego na nikogo. Jeżeli mam szansę dojechać troszeczkę Juleczkę, ja ją tak kocham, że to wykorzystam. Lewo! Kibica mówią, że w lewo! Ale reminiscencja! Trudne słowo. Dlaczego? My taki nie umiemy. No to jednak widać tą różnicę doświadczenia. I on też od razu nawiązuje do tego słoika. Przecież ja go znam! No Piotruś, zadanie polega na tym, że masz trzymać patyka między nogami i trafić w szyk od butelki. Poczekaj, zapisuję sobie Szkoła Życia do obejrzenia na kanale. Zapraszam na kanał Lakardo, wspominałem kanał Lakardo. Kibica mówią, że w lewo! Jak chłop zaraz usiądzie na tą butelkę, serio. Jak była ta scena w Batmanie, gdy Joker zniknął, ołówek. I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. To ten pan młody zniknie butelkę całą. Gdzie się podziała ta butelka? To Batman na pomarańczowej stronie oglądałeś, jak Joker zniknął. Brawo, tylko w ten sposób trafisz długopisem do butelki i zostaniesz gwiazdą wieczoru, Janek, w prawo, cała ludzkość patrzy! W prawo, Janek, tym długopisem! To jest dość niezwykłe w gatunku homo sapiens. My jednego dnia! Dobra, ja wszystko rozumiem, ale homo sobie odpuść kolego, może mój kolega siedzi w różowej koszulce, ale jakby... Znaczy, no dobra, no w tym przypadku trafiłeś gościu, ale chodzi o zasady samo, tak? To, nie mówisz tego drugiemu facetowi, no nie? No to dobra. Sobie tam miej te tęczówki czy coś, ale to nie jest mój biznes. Kurde. Miej te tęczówki. Zabawny jesteś czasami. Po czwarty soczku. Widzę, to się odpala zabawny Dominik. Prawo, w lewo i na drzewo. Zresztą to mnie kurwa chuj strzela, którego nie ma. Co to tam było w tle? Coś wstawił chyba. Nie usłyszałem do końca. Muszę przyznać, niekryty Macieju, to była dobra wstawka kekłem. To co kochani, koniec zabawy. Wracamy na parkiet. Ty to jak zawodowa modelka śmigasz. Masz ten talent.
Ma się ten urok osobisty. Ciekawe, czy ty byś tak umiał kręcić tyłeczkiem, jak ja. Co się dzieje? Jak w pół sekundy przeszliśmy właśnie z oczepień nagle do pana kucharza, który chodzi jak modelka w kuchni? Co się właśnie dzieje? Oni konkurują, kto lepiej kuprem kręci, czy o co chodzi? Tak się zastanawiam w sumie... Dominik, pokręć kuperkiem. Pokaż to. Czek... No przejdź jak modelka, proszę cię. Nie, mam szare dresy. O Jezus Maria, ja się przejdę, no niech będzie. Dom rozwaliłem. Kolego, to nie twój. Czekaj, modelka. Tak, jestem modelką, o tym chodzi. Mam Instagrama, jestem modelką, tak? Czy to się równa teraz? Stary, z takim kuperkiem to ty chyba otwieracza do piwa nie potrzebujesz. No nie, nie. No dalej, Jurek, pokaż mu. Zrobimy pojedynek na dupeczki. Ej, dobra. Ej, ale tak, serio, twerkowanie to nie jest łatwe. Nie, ja nie potrafię, tak nie potrafię. Mega szybko tą pupą. Nie, żebym próbował. Brat. Chciałem powiedzieć, że ta pani, która tutaj stała obok, musiała tak sobie właśnie pomyśleć, a ja za to płacę. Dosłownie. Odłóżmy na chwilę żarty na bok. Rozumiem, że w serialu Z piekła rodem nie mamy żadnej głównej osi fabularnej. Mamy po prostu do czynienia... z weselem. I to jest jasne i przejrzyste. Stary, co recenzuje odcinki Wesela z piekła rodem na Filmwebie. No, generalnie linia fabularna niespecjalnie. Niektóre wątki nie zostały odpowiednio podjęte. Widać tutaj, jak zwykle, pracę pana operatora Marcina Krasuskiego, który niespecjalnie się w tej sytuacji wykazał. Bardzo mi się to nie podoba i mogę wystawić ocenę jedynie 4 na 10. Odcinek ten nie poruszył ważnych kwestii społecznych. Oczywiście, bracie. Generalnie, powiem tak, oglądając niektóre z tych scen, myślę sobie jedynie, jak Bareja może przewracać się w grobie, śmiejąc się z tego prostactwa, które wyrosło na ekranach dzisiejszych odbiorników. Absolutnie się z tobą zgadzam. A potem ten sam recenzent odpala Fame MMA. Śmieszne się biją po mordach. Dobry. Wiedziałbym nawet, że to jest jasne i przejrzyste, jak zasady korzystania z wtyczki. O kurwa! O, fajnie, Niekryty, że o tym wspomniałeś, bo nawet nie wiem jeszcze, czy w tym odcinku nie wcisnę jakiegoś lokowania, skoro Paweł przyciągnie troszkę darmowych odsłon i będę mógł się lepiej wyceniać. Z tego powodu chciałbym podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, którym jest... Co tam gdzieś reklamuje? Która może nie kręci tyłeczkiem i która może nie potrafi trafić długopisem do butelki. Ale za to dzięki niej możecie dostać z powrotem. Możemy to skipnąć? Nie, nie możemy obejrzeć, bo mi się... Cóż, ja już słyszałem wiele razy na kanale Dominika. Wystarczy mi. To jest dobry fragment. Doprowadzona do szału Jagoda postanawia rozwiązać problem. Rucha swojego ojca. No fuck, co jest to nie tak? Nie, co się dzieje? Się zemścić jakoś. Jezu, chłopaka i poderwie, tak? Masz natychmiast ją stąd zabrać. Kogo? A misia Gogo, twoją nową dupę, a kogo? Bambyra, pigary, bambyra. Ale to wiesz, no, panienki, zapraszamy na tą wieczór kawalerski jakieś dziewczyny do tańca, do Janeczka. O kurwa, Jezus Maria, to wesele jest za pół roku, też muszę zacząć szukać. Ale on by się zdenerwował, jakby na kawalerskim 5 tancerek nagle zastał. Błagam. Zróbmy mu jakiś wstyd. Ja bardzo chciałbym, żeby Janek nie oglądał tego odcinka, bo będzie bardzo przykro. No to była zaproszenie. I on zabierze to zaproszenie, które nam dał. Zróbmy mu wstyd w jakiś sposób, błagam. Czy samą obecnością zrobimy. Niestety. Muszę zrozumieć w końcu motyw tej kini, no! No to będziesz, oglądaj dalej. Jagoda. Nie mów do mnie, Jagoda, ja jestem człowiekiem, a nie jakimś owocem leśnym o mięsistej, niepękającej owocni zbudowanej z zewnętrznego egzokarpu oraz zmięśniałego mezokarpu wypełniającego całe moje wnętrze. Ja nie będę się odzywał. Nie tym razem. Na własnej piersi cię ten człowiek wychował. Ja jestem teraz niewdzięczny! Męskim mlekiem karmił Naruciaka, żeby on potem mógł nakarmić ciebie. Ja to naprawdę jest fajna dziewczyna, wiesz? Ja mam takie wrażenie, że mogłybyście się polubić, gdybyś tylko dała jej szansę. I teraz sobie wyobraź, co Jagódka zrobi na weselu Kini i jej ojca. Co ja zrobię na weselu Janka? Przestań! Zostaw go! Oj, ale błagam, jakiś jeden głupi odpał. Pierwszy Polek w tej walce. Pierwszy poszedł się żenić. Z tortu weselnego wyskoczy stripteaserka. Może być? Ostatnio oglądaliśmy na streamie fragment
fragment lekko stronniczych, gdzie był nie ślub, tylko jakieś tam urodziny księżnej z jakiegoś rodu, który sobie rości generalnie prawa do sprawowania władzy w Polsce. Jakaś pokręcona historia. Chłopaki, musicie to zobaczyć. Angelika Jarosławska, księżna Sapieha. Reportaż urodzinowy. Strasznie memiczny. Możemy to kiedyś obejrzeć razem, bo to jest turbo memiczne. No i tam motywem przewodnim jest to, że cała obsługa, jaką wynajęli, była czarnoskóra. Tylko i wyłącznie takie osoby wynajęli do obsługi wesela. Kat, teraz jest piątej komory serca i jestem... Stop! Jeszcze raz! Jaka jest symbolika tego? Opowiedz mi, Dominik. Co to ma znaczyć? Krystian, powiedz mi, czy słowo stripteaserka jest teraz okej jeszcze, czy teraz powinno się mówić tancerka erotyczna? No nie, no chyba jest okej. Jest okej? No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Zastanawiam się, kurwa. Jak jest nie okej, to może jakoś to zedytuj, nie wiem, kurwa. Nie wiem, albo daj napis udowód. Ale co jest nie tak? No, nie wiem, kurwa, trochę wiesz, jak teraz wygląda nagrywanie. O Jezu, wyobrażam sobie, jak nagrywasz. Ty, a ten to jest czarny. Ty, Bartuś, a mogę jeszcze powiedzieć, że jest czarny? Czy już muszę powiedzieć kolorowy? Bartuś musi przez cały rasizm usuwać. Ja nagrywam 4-godzinny odcinek i po edycji Bartusia te dobre momenty to jest 20 minut około. Bartuś już syntezował twój głos i po prostu podkłada jakieś poprawne kwestie. Czyli na przykład ty wchodzisz w swojej patriotycznej koszulce i mówisz włącz z Polski. Zapraszamy do Polski. Subskrybujcie tolerancyjny kanał La Carte. Całe moje życie nagrywam w ten sposób filmy, a potem Crispin przestawia szyk zdań i wychodzi, że mówię coś mądrego. Coś tam dobrego, tak? I ten... Kurwa, znowu mi coś z głowy wypadło. Jakiś rozkojarzony jestem, przepraszam. Jesteś już gotowy na to, że będziesz mógł sprzedać swój wizerunek dla firmy, która będzie tworzyła jeden filmik dziennie? Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Ja kiedyś muszę rzeczywiście wygenerować jakoś AI samego siebie, który za mnie będzie nagrywał filmy. Ale wyobraź sobie, że za 10 lat dostajesz kontrakt na takie royalties z tego, że ktoś po prostu używa już twojego wizerunku. No bo łatwiej będzie przyjąć, zrobić pod AI wizerunek już gotowego, że tak powiem. No tak. Człowieka, do którego ludzie czują sympatię, a nie od nowa kogoś kreować. Oczywiście bym to nie zrobił, bo ja to robię z pasji nagrywam i dalej będę nagrywał z pasji YouTube'a, nie dla pieniędzy. Jestem prawdziwym człowiekiem. Pozdrawiam, Dominik Bot. Boss. Tato, chcesz zabić z siebie debila? Proszę bardzo. A masz długopis, sznurek i butelkę? Będę kolonizował Marsa. Twoja młoda dupa cały czas robi afery na moim weselu. Dominik, sądzisz, że oni zauważyli, że nie jesteśmy nawet prawdziwi? Chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego od... On się zawiesił, fakt, trzeba go zresetować. Chciałbym dziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka. Czekaj, zresetuję cię. Trzeba usta zatkać i nos jednocześnie i się resetuje wtedy. Poczekajcie, zaraz się odpali znowu. Hej, cześć, chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka. Nie zadziałało! To teraz palec w dupkę, głowa na rękę i zrobię screenshota. Boże, jak ja bym chciał robić takie filmy, że tylko wchodzę. Cześć! Czy nie wiem, może inaczej. Zachowuję się, jakbym teraz nagrywam film. To się nagrywa, to się kameruje. Wchodzisz i dosłownie mówisz: cześć, z tej strony Dominik. I dzisiaj podziękujemy kilku sponsorom. Wymieniasz sponsorów? Do zobaczenia już za tydzień. O Jezu, kiedyś jak można zmemować. A jestem przekonany, że udałoby mi się to sprzedać w mailu jakimś. Że za powiedzmy 1/3 czy 1/4 stawki znaleźć kilku sponsorów i zrobić po prostu taki blok 30-minutowy dziękowania różnym sponsorom. Od każdego wziąć po stówkę, no i się zbierze trochę kasy. Bo w tysiącach mówisz mordo. No to oczywiście, że tak. Mord, kurwa, się w setkach tysięcy robię na YouTubie. Przecież to ona rozkręciła zabawę. No ten cały figofago z mikrofonem chwilami ewidentnie sobie nie radzi. A ty chyba sam nie wierzysz w to, co ty mówisz. Nie widzisz tego, że wszyscy się z ciebie śmieją? Mówią, że jesteś żałosny? Dzięki, córuś. Dumny tata. Piekło mężczyzn, bracie. Nigdy nie ufaj kobiecie. Właśnie, darzył ją miłością ojcowską, a ona tego... Czemu Jadzia obraża ojca, a nie kinie znowu? No. Cholera jasna, znowu to sama sytuacja. No nie podoba mi się to. A czemu w momencie, kiedy dochodzi do rozwodu, większą szansę jest... Nie kontynuuj. Chciałbym podziękować sponsorom. Niby czemu? A to jeszcze pytasz? Te twoje kretyńskie ciuchy? Pseudomłodzieżowe odzywki, pusta lala przy twoim boku. Mam dalej wymieniać? Kinia nie jest głupia. Zabraniam ci tego nie mówić. Bo co? Bo skończysz w dżemie. Oni znowu szukają wokalisty?
O Jezu, się starzeje, śmieje się właśnie. Bawi mnie to. Chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszych garnków. Wiesz, jaki jest moment, gdy uświadomiasz sobie, że rzeczywiście się zestarzałeś? Gdy jak siadasz, musisz uważać na to, żeby na boszy nie usiąść sobie. To jest poważny problem, stary. Nie śmiejcie się. Zastanawiam się cały czas, czy to, czy no. to jest to... O. Wyłączyłeś mnie, zepsułeś. Dziękuję dzisiejszemu sponsorowi. Jezu. Już, Pawełku, dać ci wody? Nie, ja się popakałem, kurwa. Ja wielki. Już starożytni mawiali. Na widok młodej niuni stary mózg szaleje. Na pewno starożytni tak mawiali. Sokratesie, Sokratesie, powiedz, że coś mądrego. Skiome nihil skire. Wiem, że nic nie wiem. Nie. Na widok młodej niuni. Dziękujemy dzisiejszemu sponsorowi. Ile razy mogę to zrobić? Dziękujemy dzisiejszemu sponsorowi odcinka, którym jest Adam Naruciak, opłacający od lat niszczenie konkurencji. Czy twój niekryty krytyk zastanawia się, dlaczego idzie mu tak źle na YouTubie? Naruciak przychodzi z odpowiedzią, sponsorując unicestwianie konkurencji, która nie oddaje mu prowizji ze swojego kanału. Dlatego jeżeli niekryty krytyk w twojej okolicy cię denerwuje, nie omieszkaj zadzwonić pod numer 999. Patrz, pogotowie, świetnie, hej, pomacham do nich, tu jestem. Jedyny powód, dlaczego jeszcze istniejemy i przetrwaliśmy na tej platformie, jest taki, że oddajemy połowę pieniędzy Adamowi właśnie. I on pozwala nam egzystować. Zezwala na nasze istnienie. Moja córka zdecydowanie przesadza. Jagoda, co ty robisz? Zdecydowanie przesadzam! Czy no... Nie mój rodzaj humoru może po prostu. No i tyle. Jeszcze dwa lata. Dwa lata już będzie mój rodzaj humoru. Już niektóre żarty rzeczywiście mnie śmieszą. Coraz bardziej siada, no nie? Co ta laska znowu odwaliła? Jedziesz! Stanęła i na środku parkietu się zesrała! O Jezu, naprawdę już jest ten wiek. Już też mam takie żarty, o nie. Nie, nie mogłem nic powiedzieć, bo nie chcę pokazywać. Że... Nie mów tego! Że ja... Cenzuruj wszystko. Nie oszczędzaj nikogo, szczególnie Polaków. Po prostu, Krystin, proszę, wstał zamiast mnie taki czarny kwadrat przez cały odcinek. Będzie tak ekran ścięty na pół, a tu będzie cały czas panel z sponsorami różnymi. Przybijający się loga firm, no nie? Potrzebowałem kogoś zaprosić, żeby zajął tak idealnie miejsce na połowie ekranu. Żebyś wiedział, jak się tutaj ten tak, poruszać. Tak, tutaj jest ten bloczek, dobra, i leci właśnie reklama. Ogłaszam przez mikrofon, że za chwilę oczepiny, że panna młoda będzie rzucała welonem, a tu na środku parkietu zjawia się kto? Filozof z długopisem przywiązanym do bioder? Cogito ergo sum. Nat! Jezus. A, widziałem! On też! Ale ja śmieję z tego, że... szkoda mi go, no. Bo ja wiem, że też będę w tym miejscu prędzej czy później. No, znaczy to jest złe. Jeżeli Bóg tak by nie chciał, to by inaczej świat Maciej złożył. Wygląda na zadowolonego ze swojej pracy. Tak trzeba żyć, come on! On ma demencję, on cały czas nie to, co nagrywa. Dlatego mu coraz gorzej idzie, bo jeden odcinek non-stop nagrywa. Cały czas to samo w kółko. Jezu, się to boję, że ja niechcący kiedyś nagram ten sam odcinek znowu i nie będę pamiętał tego. To mnie najbardziej przeraża. Myślisz, że ktoś by zauważył? Sprawdźmy to. Ej, a weź kiedyś tak, nie wiem, na 1 kwietnia no. z reuploadu jakiś film sprzed 2 lat. Żeby sprawdzić, co się wydarzy. Tak, żeby Jezu. Ktokolwiek się skapnie. O Boże, nie, bo jak się okaże, że nikt się nie skapnie, to ja zacznę uploadować te same filmy bez przerwy. Za bardzo mnie to skusi, będę to robił, no. Tak jak PewDiePie odpalił sobie kanał na Twitchu, gdzie po prostu lecą jego filmy zapętlone. Naprawdę? No, tak, a na zachodzie masz bardzo duże pieniądze z reklam na Twitchu. W Polsce to są nieistniejące praktycznie tak, pieniądze. Tak, no Polska jest rynkiem w ogóle takim. Ty może zarobisz sobie czasami po 20 zł w miesiąc z reklam, a tam normalnie masz jak AdSense'a, więc to są oczywiście bardzo małe pieniądze. Pytanie brzmi, po co PewDiePie'owi jeszcze pieniądze? Przecież ten człowiek jest sobie multimilionerem i to takim gigantycznym multimilionerem. Może chce kupić wszystkie kaczki na świecie. Ewentualnie wyspę sobie kupi, jak Johnny Depp. Jak może taki jeden pan Jeffrey, który się nazywał. I zapraszam na parkiet wszystkich facetów, mówiąc, że teraz ona będzie rzucała. A ona niby czym? Swoimi majtkami. Szkoda, że mnie tam nie było. O, jak dobrze, że akurat napiłem się wody, która ma na sobie logo. Pytacie mnie, jakie logo? Otóż...
Ocenzuruj, proszę. Mamy gdzieś tutaj nasze bluzy jeszcze? I koszuleczki są gdzieś? Takie... Czekaj, przyniosę Thermomixa, jego też reklamujemy. Jest takie tatuaże, jak mają na Fame MMA. O jest, tak! Do odcinków robione. I teraz ściągamy koszulki i na plecach taki wielki napis Budimex. Ja się zawsze śmieję, kto kurwa potem zarabia dzięki temu, że zrobił reklamę. Dosłownie. Przychodzi ktoś, kto się ledwo na nogę trzyma, się i tam jest Zbyszek But, no nie? Ale dosłownie, bo widzisz, nie wiem, podam przykładowo randomową osobę z Fejmu. Maciek Lasiwy na Fejmie? Maciek Lasiwy na Fejmie. Mateusz Spysiński. Mateusz Spysiński. O, Mateusz Spysiński będzie miał tatuaże sponsorów. I ma Budimex wielki na plecach. I widzisz walkę jego i tak sobie myślisz, o tak, użyję ich, żeby wybudować dom, zdecydowanie. Mama udaje opanowaną, a tak naprawdę kocha ojca. Dlatego tak bardzo wkurza mnie jego zachowanie. Ja też kocham twojego ojca. Nie wiedziałem, wszyscy jak to płyniemy powiedzieć. Tą samą łodzią. Wszyscy są tutaj dla tego faceta. Jest tak młodzieżowy. Ma bardzo mądrze młodzieżowe teksty. Co chwila mówi jakiś ogórku, który gada i tak dalej. Będzie dobrze. Brawo za piękne słowa. Ale przydałyby się też jakieś czyny. Może czas rozważyć wyrzucenie kini na zbity pysk. To jest chyba najfajniejszy lektor w historii seriali paradokumentalnych. Wyrzucajcie kinie! Brawo za piękne słowa, ale przydałyby się też jakieś czyny. Może czas rozważyć wyrzucenie kini na zbity pysk? A może utniemy jej ten głupi łeb i nasramy poweselnym rozwolnieniem do szyi, masturbując się nad jej zmasakrowanym truchłem? Czytał Ted Bundy. Jezus Maria. Yo, what the fuck? Co są za te żarty? Co się właśnie wydarzyło? Jest od zera do setki w pół sekundy. Emeryci, kiedy niedzielną mszę w domu starcy podwołają. Nasram ci do głupiego łba! Wejdzie Alinka, to będziemy mieli trochę przechlupane. No i co z tego, no skarżę komuś? A mój Boże, kinia robi ciumka i loczki. Co to znaczy ciumkać? Nie, serio, co to znaczy ciumkać? Pokażę ci potem. Nie wiem, pytam. Uczciwie, nie mam pojęcia. Pokażę ci potem. A to jest jakiś dźwięk, że... To jest ciumkanie? Znaczy tak, tak, to tak. Ale też jest inne znaczenie. Jezus Maria, ale się dobrali. Ciumkaj loczki, Minecraft blowjob. Niezłe towarzystwo. No więc zawsze jakiś podtekst, nie? No. Kocie, no. Albo pójdziesz ze mną i utniemy sobie przyjacielską pogawędkę, albo wezmę mikrofon od Wodzireja i powiem wszystkim, co robiłaś w toalecie. Wybieraj. Wiktor na pewno będzie zachwycony. To co? Idziemy? Że też akurat w tym momencie ta stara jędza musiała wejść do toalety. Ej, nawet mają fotobudkę jak na każdym prawdziwym weselu, nice. Dbałość o szczegóły. Zróbmy coś głupiego, Janka. Zostaw tego chłopaka, on ci nigdy nic złego nie zrobił. Jezu. Ale zrujnujemy mu wesele, tak. Tak dla beki po prostu, dla czystego chaosu. Wnajmijmy ekipę niskorosłych, żeby weszła w środku wieczoru kawalerskiego. I go wyniosła po prostu na rękach. I zniknęli na parę dni, nie wiadomo gdzie Janek będzie. Muszę to jakoś sprytnie rozegrać, bo inaczej faktycznie coś nagrywa. Gada Wiktorowi. Na początek przestań burzyć czwartą ścianę, bo się lokal zawali, dziewczyno! A rób co chcesz, mnie nic do tego, ale nie rań przy tym Wiktora. Jakim ja byłem kretynem. Dzwońcie po straż pożarną. Tymczasem Kinia, nieświadoma tego, że właśnie przyczyniła się do odrodzenia małżeńskiej miłości, robi to, co potrafi najlepiej, kusi i rozpala żądzę. Niszczy małżeństwa. Moja mała blondyneczko, the great chapter. Moja mała blondyneczko, co ty możesz? Jego odcinki trwają 20 minut, dlatego że z reguły w tym momencie pielęgniarka przychodzi i go zabiera. Wiesz, co jest najsmutniejsze? Że ja z Maćkiem kiedyś pisałem i zaproponowałem mu crossa. I wiecie co? Odmówił mi. To jest najsmutniejsze. Powiedział, nie, nie, dziękuję, z takim jak ty, na, ne. On ci chciał opisać. Chodziło o to, że jestem mniejszością narodową, on nie chciał ze mną nagrywać. Dlatego. On ci chciał odpisać, ale szukał guzików na telefonie dodatkowym. Jezus Maria. Zamówię ci taksówkę. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Stwierdziliśmy, że nadal oboje się kochamy, więc głupio by było nie spróbować. Jezu, to jest cudowna wiadomość. Kochani, tak się cieszę.
Ej, czemu w takiej niskiej jakości nagrywasz audio? 44 Hz, a nie 198, czy 192 000. No dobra, to potem ponagrywaj, pogadamy o tym. Dobrze, kolego, mordo. Przepraszam, nie chciałem ci psuć zabawy. Nagrywam w niskiej jakości, dlatego że jeszcze nie zdążyłem się wyposażyć w najnowszy mikrofon od firmy. Nie mów, bo potem nie dadzą pieniędzy. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie wesel z piekła rodem. A dzięki temu odcinkowi wiemy, co to znaczy dobra zabawa. Wnioski, słucham, przemyślenia niekrytego Dominika. Outro w filmach jest dziwne. Tak generalnie, tak? Jak się żegnać? Nie, no że tak, tak samo z dupy to ma, że jest taki segment outro z muzyką. Taki to jest, dla mnie to jest taki znak starych czasów troszkę. Tak samo jak to, że kiedyś była taka potrzeba, że wszystko się musiało zamykać w seriach. Że nie mogłeś zrobić odcinku tak z bomby na jakiś temat, który cię interesuje. Tylko musiałeś robić całą serię i masz serię A, serię B, serię C. Ja nie lubię takich rzeczy, ja wolę bardziej na luzie to trochę podchodzić, że nagrywam to na co mam ochotę dosłownie. Jednak nie jest to, co powinien. Tak samo jak, nie wiem, Adaś do tej pory przecież nazywa się Kajloczki i numeruje odcinki, no nie? To jest takie dla mnie już kompletnie z innych czasów rozwiązanie. No, Adam to generalnie, on nawet nie zdaje sobie sprawy, że on zaraz zakończy karierę. Przecież go nikt nie będzie oglądał, bo się koleś skończył. Ratio, lata temu. You fell off. Paweł za to idzie z duchem czasu i już w następnym filmie zobaczycie gameplay z Subway Surfers. Dosłownie w rogu ekranu będzie. Zwracamy odcinek. Ej, teraz skusiłeś się, ja tak zrobię dla Beki. Poproszę montaż, żebym stawił. Nie chcesz się starzeć, co? Jezu, nie. Ja się, no serio, boję, że nie będę młodzieżowy już. Znaczy już nie jestem. Gameplay Subway Surfers na połowie filmu, mówię ci. To ty tak zrób w trakcie tego filmu dosłownie. A Crispin pewno to zrobi, żeby... na Becky. Jakie masz outro? Posłucham cię, profesjonalisto. Śmiałeś się z niekrytego, to teraz ty zrób outro. No dobra. Odsunę ci na dzisiaj to by było już tyle. Pięknie dziękuję Pawłowi za wystąpienie w tym odcinku i jeżeli oczywiście ciepło przyjmiecie ten odcinek, to być może za kolejne pół roku znowu nagramy razem kolejny odcinek oglądania niekrytego oglądającego Wesela z Piekła Rodem. Dlatego, że samych Wesel z Piekła Rodem już raczej nie znajdziemy. Zapraszam serdecznie do Pawła i nie mamy tutaj raczej niczego innego do pchania, sponsorowania, jako że wydatnych obecnie nie nagrywamy, więc pozostaje nam tylko powiedzieć: zapraszam do obejrzenia outra. Ej, ja chciałem się dzisiaj pośmiać, ale wyszło rewelacyjnie. Cholera jasna, no. Normalnie, jakbyś to już robił kiedyś. Nie wiem, Krystyn, wstaw jakieś outro. Weź, proszę, błagam, zedytuj ten film tak, żeby nas nie wypierdolili z internetu znowu. Ale to połowa słów trzeba będzie wypierdolić, połowę zdań naszych. No już niczego normalnie nie mogę powiedzieć o tych kolorowych, no nie? Mam nadzieję, że Krystyn, że ci Dominik dobrze płaci. Mam nadzieję. NDA-ka podpisana. Ja w ogóle jestem zachwycony, znaczy podziwiam to, jak tamten ostatni odcinek, to był kompletny chaos i Crispin jakoś dała radę, no nie? No. Więc teraz zastanawiam się, jak w tym sobie poradzić, bo tutaj też jest kompletny burdel. No, taki Jezus Maria, tych dwóch debili zaraz skancelują. Dosłownie, ona nam ratuje cały czas dupę przed zniszczeniem nam kariery własnej. Tak, sami sobie próbujemy rozpierdolić wszystko. Dobra, dziękujemy Crispin. Dziękujemy strasznie, naprawdę.